raz zrobić, nie? Ale to już wątpię, żeby aż taka synchronizacja była kuźwa. I ty, ja miałem taki motyw, że... Znaczy mam teraz, dlatego skończyłem grać na razie. A, ty tu dopiero jesteś. Czekaj, czekaj. No na początku. Ja pamiętam, że jak ja grałem jeszcze na PSX-a, to... Ty, to wróć się i będziesz miał ten... Wróć się na początek i będziesz miał ten koleś ci da ten taki wybuchający. Nie mogę, ponieważ jest to zablokowane przejście. Jak wrócę się, tam trzeba przeskakiwać i masz tą, no, windę. No, i ta winda jest już zamknięta, nie? Podniesiona niestety. I dupa, nie mogę się cofnąć. Kurwa, ja pamiętam, że tutaj nie miałem żadnego problemu z tym. No ja nie, no ja... I ja, mi się udało tak zrobić, że zrobiłem tego niuch-niucha, nie? Wkurzyłem, dostałem oczywiście grzmotem, ale to olać, to tamci się wkurzyli w tle, nie? I biegali, nie? Ja w tym momencie kucnąłem i szybko przeturlałem się, tak, że wyprzedziłem tą minę, co biega lewo na prawo. No, no, no. Ci nie zdołowali, bo są wkurwieni i przeleciałem, nie? Ale żadnego save'a nie było i tam, tam później spadłem, kuźwa. A miałem też właśnie tą bombę taką, nie? Że tam mogłem detonować wszystko. No i na tym się skończyła moja przygoda, nie? I już nie mogę... Ty, ja pamiętam, że w tym momencie pamiętam ten moment, nie? Dokładnie go pamiętam. Znaczy, pamiętam go, jak mi pokazałeś screena, tak jakbym wczoraj grał. Ale kurwa, ja tam nie miałem żadnego problemu. Czyli ja po prostu przeleciałem przez to, nie? No, no właśnie, a ja tu kurde zablokowany jestem, nie? Bierzemy no na normalu, żebyśmy nie kaleczyli, nie? No dobra, ja nie grałem na normalu, czas na hardzie, nie? Znaczy, to w sumie ja nawet nie wiem, czy jest jakaś różnica. Wziąłem tryb kooperacyjny i zaraz cię zaproszę, tylko nie wiem nawet jak. Dobra, ja idę po browara. Dobra. Zanim on po browara pójdzie, to ja zostawię tutaj intro. Dobra, jestem. Intro zostawiłem na chwilę. A ja nie widzę, żebym dostał jakiś ten... No bo nie, ja ci jeszcze nic nie wysłałem. Tak szczerze, to pierdolę to intro, nie? Dobra, i teraz... Intro jest takie same jak w podstawce. Czy w pierwszej wersji. No. Jak ktoś nie grał, jak ktoś ten... Wiesz, od tutaj na pierwszy... W ogóle w Rapture Farms, jak pierwszy raz jesteś, wszystkie sekrety znasz, nie? Nie wiem. To zaraz ci pokażę wszystkie sekrety, tylko teraz... Teraz pytanie brzmi, jak się, kurwa, zaprasza na... Bo to nie mów, że to będzie kooperacja taka, że na dwa joje. Nie, raz ty, raz ja. Do śmierci. Skąd jednego. Wiesz? Bo czytałem, masz na dole, jak bierzesz kooperację. To weź wejdź na, kurwa, YouTube'a i ten. Nie na YouTube'a, na Google'a i mi powiedz, jak to wybrać. Czekaj, ja sam zobaczę, o co tu chodzi. Bo na X-ie to ja wciskam ten. Przyciski zaproś do gry, nie? What the fuck, what the fuck. Tryb kooperacji. A może my musimy być w grupie na konsoli? A może to jest tak, że po prostu przed telewizorem, kurwa, jeden podaje sobie pada do drugiego. Tak. Dosłownie jest tak napisane, nie? No kurwa, no to przesadzili. To śmierci wymiana pada. Czekaj, zaraz zobaczę, zabiję się w kooperacji i zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, chciałem to intro. Ty, ja gram teraz w kooperacji i tu jest mina na początku, jej nie było. No dobra, tutaj jest pierwszy sekret. Tam chyba na początku jak kucniesz i cofniesz się chyba, tak? Czy jak to tam było? Za tymi beczkami musisz stanąć i przycisnąć kwadrat. Nie wiem, czekaj, zobaczę tutaj. Ja próbuję zginąć od razu i zobaczę, co się stanie. Kurwa, ja nie pamiętam. Właśnie. Nie pamiętam, jak ja to, kurwa... Ale połóż się spać, szmato. Dobra, zdechłem. Grasz i drugi, tak. To jest tak, że każdy sobie się mija tymi. Mijasz się... Dobra, wychodzę stąd i biorę normalny ten...
No to chuj, no to sobie popieprzymy o gierce, wypijemy sobie browarka, widać, nie da się grać przez neta. To jest taki kijowy trochę. Dobra, muszę wziąć... Kop. Tego save'a, usunę go. Dobra, ja sobie to wyłączę. Nie ma sensu. Wyjście. Ale przesadzili tryb kooperacyjny. No kurwa, to co to za różnica, że na przykład jak zginę, to ci daje pada, nie? No, old school. Ja wiem, co to jest za ten. To jest nażywca, wiesz, siemanko Kita 28. To jest nażywca marketingowy taki zabieg, żebyś kupił tego, drugiego pada. Nie, no jak drugiego pada? Przecież przekazujesz pada. A to, no to po chuj w ogóle tryb kooperacyjny zrobili. Nie, to już można samemu się wymieniać, bez tego. No. Nie? Dobra, masz to. Ale widocznie tutaj... Kurwa, już myślałem. Właśnie tak się zastanawiałem, jak to będzie, że czy ty będziesz widział, jak ja gram, ja będę widział, jak ty grasz, wiesz. No ja też tak myślałem, że tak będzie, nie? A tutaj dupa. Chujnia. Dobra, ja zobaczę, gdzie to u mnie jest. Siema, panowie. Myślałem, że ze Skudim pogram w koopa, ale niestety, kurwa, musimy grać oddzielnie. A będziemy dyskutowali dzisiaj o tej gierce, która jest... zostawiła sznytę na moim mózgu. 13 lat temu chyba, jak dobrze pamiętam. Chuj z Demkiem. Znaczy z wstawką. Tu masz chyba 3T. Na pierwszym tym Rapture w tej fabryce masz 3 ukryte takie sekrety. No, nawet nie wiedziałem. Jak tylko zaczynasz, nie? Jak cię zrzuci, to idziesz i tu jest beczka ci zasłania. Takie dwie beczki. I po prostu za tą większą beczką stanie, naciśnij ten kwadrat i on wskoczy pod ziemię. Pamiętaj, żeby często sobie ten, to na pewno wiesz o tym, quick save'ować. Nie, w ogóle nie save'uję. Quick save'y ja są... Tylko... kurwa, co ja checkpointy tylko. A chyba tego quick save'ów nie było, nie? Na tej... Nie, nie, tej to jest nowe. No właśnie, no ja jadę tak oldschoolowo. Jeden błąd, od razu dead, nie? Dobra. Gin, małpo. Teraz. Na pewno nie było Hello All. Muszę to zasejwować. Nie, everyone, nie. Pierdolę. A robisz tak, żeby wszystkich uratować, czy jak ci wyjdzie? Na hardzie robię, żeby wszystkich uratować. A, no to dobrze. Dobra, i teraz muszę powiedzieć temu koledze. O, udało mi się to przejść. Kurwa, jak ja to wtedy zrobiłem? Ja to zrobiłem, bo tu wszystkich uratowałem. Ale teraz wiem, że jak powiem... Chuj, biorę wszystkich. Najwyżej któryś tam zginie, nieważne, bo to i tak jest jakiś tam safe oddzielny. I teraz przygotować się? Dobra, i mi się udało, save, quick save. I teraz... Come on! Dobra, wszyscy, ale mi się fuksło. Siemanko, Paweł. Dobra, i teraz wracam do góry. No bo na początku jak ten, jak pierwszy raz z Rapture uciekasz, nie? To o kurwa. I gdzie miałem save'a? Quick save'a. Nieładnie, znowu zapomniałem sobie zasejwować. Chodźcie. To po prostu ci, wiesz, czas zaoszczędza i nerwy, jak sobie te quick save'y robisz. Kurwa, nie biegnij tak, Abe. A zauważyłeś, że zmienili sterowanie?
A znaczy, wiesz dlaczego? No, dla Vity, tak. Moim zdaniem. Teraz już nie masz tak, że on rozmawia, musisz nacisnąć L2, bo na Vicie przecież nie masz, kurwa, tych przycisków. A czy masz tam pod tym, nie? Pod, ale przez... ten touchpad to jest taka popelina dla mnie. Mogłoby je nie być. Ja bym centralnie wolał, żeby jakieś dwa przyciski mniejsze zrobili. Mnie to wkurza zawsze ten L2, jak może tak mam jakąś gierkę z PSX-a, nie? Z PS1. I na przykład w jakiejś grze było celowanie, nie? I jak trzymasz, to czasami ci to wyskakuje, że nie ma, że to się wyłącza, nie? Tak irytujące to jest później. Siemano, skejtowy. Interes do ciebie będę miał, ale to się później jakoś zgadamy. O, pamiętasz jak były w pierwszej tej? Te miny takie? Na dole pierwsze przeskakiwałeś miny. No. To potem się tam wróć z granatem. I tam jest drugi sekret. Tutaj na streamie sobie tak przejdę ten. Przejdę sobie, o kurwa, na maksa, na 100% pierwsze Rapture Farm. To jest achievement, jak spuścisz tego pierwszego kolesia na dół, nie? Tak, a nawet nie wiedziałem. Tam chyba jest, patrzyłem, co jest trofeum za to, że chyba zabij na każdy możliwy sposób właśnie. To ja mam to. To ci po prostu powinno wskoczyć bezproblemowo. A ty masz zabicie tego. Kamieniem nietoperza. Ja zabiłem kamieniem, nie dostałem trofea, czyli... Ale nie, bo musisz tym dużym kamieniem. Tak, właśnie myślałem, że to musi być z worka. No nie te zwykłe, wiem, bo to też to próbowałem na początku. Drugi sekret, zaraz też na początku jest. Przeszedłem. Ten fragment ci pokazywałem. Udało się. Dobra, mamy bombki. Dobra, jesteście moi panowie. Ależ ta gra jest zajebista, kurwa mać. Dobra. I następni. Tu masz achievementa, jak 9 albo więcej osób wskoczy od razu za jednym razem do tego, nie? To tu właśnie w sekrecie to jest. I się udało chyba tam 7 czy iluś za pierwszym razem. Bo tam było właśnie tam, że w ukrytym jakimś rejonie było. To jest właśnie tu na pierwszym tym. Drugi sekret w pierwszym levelu. Dobra. 0 ofiar. 17 uratowanych. A jeden achievement mi się udało przypadkiem zrobić, nie? Jaki? Jak ujeżdżałem tego zwierzaka, nie? Tam, że masz biec. Ciągle biec właśnie. Tak, nie? Tak. To potem będzie na tym, bo no nie masz wyjścia, musisz biec i skakać. Znaczy nie możesz się zatrzymywać i tego, nie? Tam. Ja to zrobiłem na jeden ten, ja chciałem to nagrać na YouTube'a wrzucić. Za jednym podejściem to zrobiłem, nie? Tylko, że zginąłem z 12, nie wiem, z 10 razy. No, to jest typowe, nie? Tutaj jak nie zginiesz pierwszy raz na ten. Wiesz, do czego się nie mogę przyzwyczaić, że nie ma tego przeskoku ekranów, nie? Jak w podstawowym. Jakie przeskoki? Tak, no wiesz, bo tam było tak, że plansze się wgrywały, nie? Wiesz, tak przechodziłeś z ekranu do ekranu w podstawowym Abe. A to ja nie pamiętam. A grałem w niego niedawno temu na Vicie. No tak to nie, no pamiętam, że był taki właśnie... Wiesz, co mi tu brakuje? Ekran, jak przechodziłeś na kolejne. Jak zginiesz, to w podstawowej wersji było coś takiego, że taki dźwięk. Quing, 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 quing. I tutaj tego nie ma. Po prostu jak zginie, to tam chuj jakiś... Tam jeszcze śmiechy były. Takie niby no, pierdoły, tak. Nie? Ale nie dali ich. Jak ktoś jest w pobliżu, nie? To te właśnie te kurde... z karabinami, to się nabijają z ciebie, nie? A ten, wiesz o tym, że też jest achievement, to jest chyba też na pierwszej mapie do zrobienia, że masz zrzucić dwóch naraz, a właśnie tutaj go teraz spróbuję zrobić, zasejwuję sobie. Jak tą wajchę otwierasz i oni w dwóch mają spaść. A, bo tam jest taki moment, że oni chyba gonią, czy coś takiego? Nie, oni kurwa śpią, ja ich obudzę. Kurwa, muszą być dwóch na tej platformie. Wstawaj, dziwko jebana!
agresji, stop. No paj się kładzie spać, no co za pojeb. Kamieniem rzuć. Ja powiedziałem hello, to się obudził. Dobra, jest. I teraz dawać mi kurwa achievementa. Dobra, kto dołki kopie, mam achievementa. Kurde, no nie mogę. Dobra, panowie. Inaczej. A zauważyłem jedną rzecz. Teraz, przed chwilą, nie? Że możesz przejmować kontrolę nad tymi ludkami, tak? Ale jak weźmiesz na przykład... Wystarczy, że będzie widzieć go tylko fragment ekranu, nie? To on będzie się tam zablokuje, nie wyjdzie ci poza ekran, nie ucieknie ci z tego, nie? Zauważyłeś to? Że czekaj, poza ekran ci nie ucieknie, że przerwie ci tą, wiesz, ten incontant, jak to się nazywa, to przejmowanie tego, no nie? Wiem o co ci, ale czekaj. Umysłu. Mi się wydaje, że jak prawym analogiem przesuniesz, to jak on jest daleko, to możesz jeszcze go nawet złapać. No tak, wystarczy, że będziesz go tylko trochę widział, nie? I już go możesz przejmować, nie? Ale on ci nie ucieknie z ekranu, chociażby mnie tam, wiesz... Tak, to, a, wiem, dobra, no, 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 nie ucieknie. To tak było w pierwszej części też. Znaczy, no, w pierwszej części, mówię, kurwa. W oryginalnej części. Nie wiem, jak to nazwać. O, kolejny ten jakiś boss znalazłem. Ale dobra, już tam się nie będę. Dobra, kolejne ci powiem, które też doszedłem przez przypadek. Jak pierwszy raz masz te dymy, nie? To za dymem stoi koleś, po prostu powiedz hello everybody. Jest drugi, nie widać go, nie? Przez przypadek nacisnąłem i słyszę, dwa mi się odezwały, kurwa. A to patrz, no to już nie zdobędę wszystkich, kurna, uratowanych. Szkoda. Ale i tak byś nie zdobył, bo ty, czekaj, masz te wszystkie te sekretne wejścia? Są trzy albo cztery. Nie masz, bo jakbyś miał, to byś miał tego achievementa za 9. Nie, tam chyba tylko jeden sekretny znalazłem, a to pamiętam go z podstawki. Czy z podstawki, no kurde, jak to mówić, z oryginału. No, tak? Z oryginału, dobra. Chodź tu, Johnny. Zawładnę twoją duszą. Nara. Okej, okay. Hello everyone. Follow me. o kurwa, minę. Ja teraz streamuję, to bardzo cicho sobie tego słucham i na pewno... Bo to nie patrzysz się na kolor, po prostu trzeba w dźwięk się wczuć, nie? Tak, to jest masakra, to ja tu na hardzie, to jest jakaś chory film to jest, nie, w ogóle, z tymi, kurde, minami. Ty wiesz, że ja na hardzie nie mogłem tego w ogóle przez chyba 10 razy tego wyłączyć? Wiesz, ile razy ja na hardzie tutaj zginąłem? Aż normalnie mięchem tak rzucałem, przy tym, że mówię, kurde, to jest, nie, to już wiesz, zbagowane, to jest błąd gry, przecież dobrze trafiłem, nie? Nie, to po prostu to wystarczy wczuć się w dźwięk, nie? Nie patrz się na kolor, tylko sobie tak w głowie tyk, 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 tyk. I wtedy tak, to i jest za czwartym razem dopiero kliknąć od razu, nie? Czekaj, teraz gdzie jest ten arpę? Muszę sobie sprawdzić. Aha, tych kolesi muszę sprowadzić z powrotem. Everyone, follow me. Dobra, idźcie. Ja już mam tu super moc za ratowanie ich. Taka, co wszystko rozpierdala. Nie wiem, czy ty pamiętasz to. Nie, ja tak daleko nie doszedłem. Zamieniasz się w tego kraba, tego dużego, czerwonego. Aha, tam to widziałem gdzieś na zwiastunach, czy gdzieś tam, nie? Tą akcję. Dobra, lecimy. Drugie podejście. Run, Forest. Kurwa, run. Kurwa, nie pamiętam, gdzie tu chyba był jeszcze jakiś... Kurwa, tam jest koleś, co ja odpierdalam! Ale nie wiem, czy tu przypadkiem nie było jeszcze tego. Jeszcze jednego sekreta. Ja pier... A kurwa. A gierka potrafi wkurwić, co? Tak ze starych dobrych czasów, nie?
A podoba mi się, że wiesz, że dużo nie zmienia, nie? Tylko grafika lepsza, sterowanie polepszone, nie? Ale ogólnie, wiesz, cały pejzaż i wszystko, otoczenie w ogóle jest identyczne prawie, nie? Co ja żem w ogóle teraz zrobił? Kurwa, nie sejwowałem i Kurwo! I przed właśnie przed bombką znowu, nie? Dobra, chodźcie wszyscy. Teraz to szybko zrobię. Muszę pamiętać o tym jebanym sejwowaniu. A z tym, co ty mówisz, że wydawała ci się ona mroczniejsza, ta pierwsza część, to jest po prostu, my już jesteśmy starsi. Byłeś młodszy i wtedy, wiesz, to wszystko było mroczniejsze, a teraz to po prostu jest... Good fucking game. Nie no, gra fajna, tylko mówię, no tak jak mówisz, nie, że... Dla mnie to jest najlepszy remake, jaki, kurwa, kiedykolwiek chyba powstał. Co masz lepszego? Nie, no tutaj się wkurwiam, bo znowu zginąłem. Dobra, mam save'a. Znaczy, chodzi ci o taki remake... Taki remake, bo te nie? Gears of... nie, ten, God of War, to nie liczę tego nawet. Nie, no bo to jest naprawdę odświeżone, tak wiesz, naprawdę. To nie kojarzę, nie? Żeby tak było gdzieś. Wiesz o tym, że... Czekaj, Anniversary Tomb Raider? Tomb Raider Anniversary, sorry, też był dobry. Ale to no. Jednak... Ej, Tomb Raider Anniversary, on był zajebiście zrobiony, ale tam musiałeś się doszukiwać na przykład, żeby sobie porównać. Ta mapę coś mi tu przypomina, ale to jednak troszeczkę inaczej wyglądało. A tu, tak jak już powiedziałeś, tak, to tak. Wygląda tak samo, nie? No. No wiesz, to zależy kto co lubi, nie? Niektórzy lubią troszkę odświeżone, a niektórzy, wiesz, tylko HD dla nich wystarczy, to już jest inne. O kurwa! Dobra. I teraz, panowie, teraz nie zróbcie mi, kurwa, głupstwa i... Szybko! Ale fuks! Pamiętasz na początku, co tą windą się taką jedzie do tier 1, nie? Taką, kurwa, jakby, nie wiem, takim kółkiem. Wagonikiem, czy jak tokolwiek nazwać. Baniakiem takim. Baniakiem. No to ja już jestem tier 4, to już jest ostatni. Kurwa. A powiem ci, że nawet nie pamiętam, czy skończyłem ją na PlayStation 1, bo centralnie no nie pamiętam. Ja nie przyszedłem jej na PlayStation 1. Ja się zatrzymałem właśnie gdzieś na tej wysokości tego, jak na tego się tu jeżdżało, tam się robiło coś. Tutaj możesz właśnie zgubić kolesia, bo ten tier 1, tą bańką, musisz pojechać, wypuścić go i wrócić, nie? Ten. I tutaj dopiero potem będziesz, jak już będziesz miał te wszystkie moce. Bo wiesz o tym, że tam, co jesteś w lesie i tam na pustyni, to są dwa takie duże levele, które musisz pootwierać te pojedyncze takie jakby małe leveliki i wtedy ci się otworzy wielka świątynia. Masz już dwa tatuaże? Jeszcze żadnego chyba nie mam. A to nie skończyłeś jeszcze żadnego z tych. Bo skończysz jeden na pustyni, ty jesteś na pustyni z krabami, to no dostaniesz tak, no. Tatuaż, będzie wstawka i dostaniesz na jednej ręce tatuaż, a potem będziesz miał taki las wybierzesz i tam dostaniesz drugi tatuaż. Bo można było wybrać, nie? Albo idziesz tu, albo tak, idziesz tak, tu. Tak. No to ja wybrałem pustynię. Biegnij. Dobra. Nawiązanie do Foresta. No. Run, Forest, run. No i co mnie wkurza? Masz polską wersję językową, czy... Tak. Zauważyłeś, tak? Błędy. Zauważyłem w ogóle, że jak... Inna czcionka. Ta czcionka jest tak spierdolona. Oni chcieli zrobić czcionkę ejboską, nie? Bo to jest ejboska czcionka, ale ona po prostu nie pasuje z polskimi literami. A dokładnie. Po drugie, jak bierzesz ten, jak medytujesz i masz te świetliki i tam próbujesz coś przeczytać, to czasami to medytowałem po 5 razy, bo nie mogłem się rozczytać. Tak się rozumiesz. No. Dokładnie. No.
Ale ten, te tłumaczenie, żeby się rymowało, to jest... Nie? Są w ogóle nieodmienione wyrazy w ogóle przez ten... Oni chcieli zrobić, żeby to była taka jakby bajka, rymowanka i im to nie wyszło. No, nie można mieć wszystkiego. Tylko, że dużo ludzi tego nie rozumie. O kurwa, co teraz? A ludzie... Kurwa. Tak. Ej, spokojnie, spokojnie. Oj. 38 uciekinierów, 0 ofiar. Ty, właśnie ofiar. Ja mam chyba 50 ofiar, a nie wiem skąd to się wzięło. Stąd się wzięło, że nie zrobiłeś na początku tych ukrytych poziomów. On ci nawet tam mówi przy końcu, że jeśli skończysz level i nie uratujesz ich, to oni pójdą się jebać, nie? Aha, dobra. To już sobie mogę, to już sobie, kurde. Ale to wtedy sobie na easy weźmiesz, tak wiesz, żeby szybko... O kurwa. Obudziłem go niechcący, ale w sumie on mi jest niepotrzebny. O, tutaj teraz to piszę. Jestem właśnie w tym momencie, w którym to piszę. I spróbuj ucieczki, a wszyscy pracownicy na tym poziomie zginą. I pamiętasz, jak tam wyszedłeś do tego szybu wentylacyjnego, to już końcówka, nie? Mhm. No. To tutaj, co ten koleś leży na dole, to jest ukryty ten. Kurwa. Ja to już aż tak to nie pamiętam. Ja będę musiał przejść pewnie jeszcze raz i zobaczyć te wszystkie poziomy ukryte. Siemanko, Jaruch. Couple lat. A to nie, jest popierdolone, ja wiem co to jest. Oni są pojebani tu chyba, nie? Czego? Kuźwa, te miny już tu krążą, kuźwa, jak... Ja no, a zobaczysz potem pod koniec. O kurwa, ale będziesz krzyczał. Mi się już po prostu, ja już jak to widzę, to już mi się odechciewa, nie? Kurwa. Tutaj, no, ja mam teraz takie popierdolone, że... Muszę sobie poczekać i włączę twojego... O ja pierdolę! Ja jestem w takim momencie teraz. Znaczy, to jest tylko jeden moment, nie? Ale z tymi minami, co ty mówisz, te takie kulki minowe, jak one będą potem latały i ty będziesz musiał wycelować, po prostu to jest ułamek sekundy. Po chuj ja sejwuję. Kurwa! To trzeba się ten... Też kobieta. Tylko jak to mówią, z pizdy ma skarbonkę, a z dupy parkometr. Słyszałem to już gdzieś. Dobra, trzy... Teraz ty idziesz na dół. Ty się otwieraj, ty się teraz otwieraj. I dobra, kurwa! Jest! I sejwuj od razu. Pierwsze co to save. Za często sejwujesz, wiesz, powiem tobie. Zobaczysz na takich momentach, na których jak ja jestem, to... Wiesz, ja już... Nie odpalam, zobaczę co ty tam... Nie chce mi się już po prostu... Jesteś. Nie chce mi się... Ja nie mam czasu, żeby to powtarzać po 50 razy, nie? Dobra, zginąłem i zginąłem. No i dobra, no i co ci to da? Bo już teraz wiem, jak to mam zrobić. Tak, tak, tak i jesteś mój szmato. Dobra, gdzie ty tam jesteś? Kurwa, reklama z tym, kurde, ojcem Mateuszem się załączyła, ja pierdolę. Ja nawet nie wiedziałem, że Twitch reklamy wali, nie? Dobra, ja to zobaczę, czy mi się uda przeskoczyć. O, tutaj też byś dostał chyba, bo było ich więcej niż 9. Coś takiego, achievement by za to był. Dobra, saveik. I tutaj trzeba... A tu będę musiał się zatrzymać, to pamiętam. Nie! Aj, kurwa! O. Ty, ja tutaj... cieszę się, że mi się tutaj udało ich... te miny przeskoczyć, kuźwa, a nagle... dwie czy trzy lecą za mną, nie? I za późna reakcja. Dobra, teraz mi się uda. Kurwa, kurwa mać. Gdzie ty jesteś? Ty, zaraz, ja jak nie tylko to przej. No bo nie miałeś tego, bo to jest sekret. Ja zaraz wyjdę stąd, to od razu będziesz wiedział, gdzie jestem. I teraz znaczy, ja to chyba kojarzę. To nie było. To chyba było na demie, nie? Jak się tam gdzieś poszukać. Ten fragment. A ty na demie ci chodzi na filmiku? Nie, na demie. Demo nie, 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 to jest ukryty. To jest ukryte. Nie, ja że na demku można było tam coś odkrywać. Właśnie też. Dobra, i teraz ja już stąd wyszedłem.
I teraz powinieneś od razu zajarzyć, gdzie ja jestem. I teraz sobie no, zejdę na dół. Jak stąd wyjdziesz? Wychodzę, wołam windę i do zagajników idę. To jest wyjście już z tego. Tylko jeszcze czekaj, sprawdzę, ile uratowałem. 45 jest do uratowania na tym levelu. Bomby nie ma sensu brać, bo one i tak mi się pójdą z dymem. No i teraz będzie wstawka. To powinieneś już tutaj skojarzyć, gdzie jestem. Kurwa. Patrzę, patrzę i coś kojarzę. Aha, dobra, już widzę ten granaty, dobra. No, to tam miałeś wskoczyć, nie? I tam jest następny, to jest trzeci chyba albo czwarty ukryty ten. Dobra, ja idę po piwo, tutaj leci wstawka ZW. Dobra. Dobra, jestem. Żeby tak nie latać co chwilę, to wziąłem sobie dwa. Tu jest achievement za to, żeby... O, a, tu kurwa. Jest gościu, nie? Szybko, trzeba go ratować. Gdzie? No tutaj, na dole zaraz. Widzisz? Masz, jak zobaczysz w... Tak, już go uratowałem. Dolny tak, róg, tak, tak, tak. Nie? I jak do niego, jak go szybko nie uratujesz, to zabije go ta, tam, kurde, ten krab. Paszka. Tu ci powiem, że tu jest achievement za to, żeby przejść niezauważonym. Żeby alarmu nie włączyć ani razu. Aha. Dobra, no to spróbujemy go zrobić. Noż urwał jego... Dobra, inaczej to zrobimy. O kurwa! No, przy tej gierce lecą kurwy, co? No. Tutaj wiesz, jeden pomylisz się w jednym przycisku i wiesz, że zginiesz już od razu. Tutaj nie ma pierdolenia. Jak to tu zrobić, kurwa? Jak to tu... No tak, tu zginiemy. To już zła, to inną drogę. Dobra, tego, to chyba przegapiłem wcześniej. A nie, ja chyba raczej tego nie przegapiłem, nie wiem. Muszę sprawdzić, to na pewno pójdę z powrotem do fabryki uratować paru kolesi, tak. Aha, udało się. Dobra, krab będzie za mną biegł. Chodź oni ty. Chyba nie usną, nie? To znaczy? Nie no, bo jak się ich obudziło w pobliżu... A nie, czekaj, idą spać. Nie, usnął, wrócą spać. Kurwa, nieźli strażnicy, ja pierdziałem. Dobra. Oto idziemy. Okej, tam oczywiście miny. Kurwa, nie, to było podobne. Kurwa, zasejwuj. A, nie mogę. No, jeszcze. I zjebałem to. Nie zjebałem. Niech on tu podejdzie, bo jeśli on mi stąd pójdzie, to zjebałem. Kurwa, jak ja mam to zrobić? Okej, mina sięga tutaj. Ty, ale popierdolone. Ludzie. Jak to kurwa... Kurwa, nie w ten sposób. Zjebałem. I w którym momencie mam zasejwowane?
Marcinak, siema w Asterikudy, siema. Siemano. Ja. A to jest gierka, w którą się człowiek kurwa zagrywał 13 lat temu w taki sposób, że... Dobra, ale zasewowałem tutaj. Uff, udało się. Dobra, krewetka, chodź tu. Run, Forest, run. Chodźcie, panowie, wszyscy. Ale on ich zje przecież. Kto? A, nie, sorry, nie, bo ja widzę tu z opóźnieniem. Nie, oni u góry są. Dobra, save. I biegniemy i zrobiliśmy następny sekret. Uwolniliśmy następnych, kurwa, młodokonów. I znowu muszę, no kurwa, otworzyłem sobie i teraz muszę pobiec w to i z powrotem i wtedy wejdę. Gierka zmusza cię do używania szarych komórek, co się rzadko zdarza w dzisiejszych czasach. Aha, potwierdzam. Samograje, które wystarczy przycisnąć przycisk akcji i przechodzimy je raczeni zajebistymi wstawkami HD. Nie, ale no kurwa, jak ta gierka mnie się podoba. Dobra, jeszcze nie włączyłem alarmu. Zasejwuj. On do mnie hello, ty. A miałeś już, jak musiałeś z slugami gadać ten, żeby otwierać drzwi? Bo wiesz... Z kim? Slugi to są te z karabinami. A nie, jeszcze podchodziłeś nie. Podchodziłeś do takiej maszyny, z... mówiłeś hello, bo tym slugiem też będziesz gadał, nie? W ogóle miałeś gwizdanie już? Co miałem? Gwizdanie. Żeby cię przepuścił... No teraz mam tutaj. No to tak, gwizdasz, no. Gadam. Kurde... Krótki gwizd, długi gwizd, pierd. Tak, no to właśnie te slugi, potem będziesz miał ze slugami motyw taki, że nimi będziesz musiał rozmawiać, nie? A. Jak na razie to mnie... Kurwa! Też nie wiem dlaczego. Za daleko, za szybko. Ja zawsze jak są te radary, te ścianki takie, się poruszają zawsze na kucaka, nie? Jakoś nie... Nie, ja to próbuję na stojaka zrobić. Uda się, czego miałoby się nie udać? Kurwa, nie włączyłem alarmu, ale to był kurwa fuks! Dobra. Cześć, co on do mnie mówił w ogóle, bo już zapomniałem, kurwa. Śmiech. O, i tutaj przed chwilą rozmawiałem z Kudim na temat czcionki i napisów, to teraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest akurat łatwe. Te światła wskażą ci... Znaczy, to nie jest aż tak łatwe. Drogę. No przesadzili. No, mogli zmienić... Ja wiem, że oni chcieli zachować czcionkę tego Abe'a, nie? Ale no kurwa. Przecież co oni nie widzieli? Mogliby chociaż jakoś przekształcić ładnie. Tak, nie mieli testerów, żeby zobaczyć, że to... Wiesz, mi się wydaje, że to wiesz co jest? Że to może być tak, że oni nie przetłumaczali tego dokładnie, tylko jakby wrzucili do translatora, nie? Nie. Zobacz sobie wszystko, co się rymuje. Tego nie przetłumaczysz tak, żeby to się rymowało. Oni chcieli iść, zrobić z tego bajkę. Jakbyś to włączył do translatora, tutaj masz każdy ten tekst, jak się ekran wgrywa, albo jak czytasz te takie, co rękę tam sadasz i czytasz, to wszystko się rymuje, nie? To jest to zrobione tak jakby bajka. Translator by ci tego nie zrobił. No tak, ale może nie mają tej czcionki właśnie takiej przerobionej, żeby to, wiesz, gdyby się postarali, to by zrobili tak tą czcionkę z tymi znakami specjalnymi. Tego to ja nie, okay, to już nie wiem, aż tak nie wnikam, znaczy nie znam się na tym. Jeśli masz rację, jeśli nie mogli nic zrobić, no to nie rzucam się do nich, ale jeśli mogli zrobić, a bali się tego, że się fani przypierdolą, no to panowie, zróbcie to tak, żeby to było ładnie wyglądało, a nie, że ja nie mogę się rozczytać. Następne, ukrywaj się w oparach. O. To akurat się udało. Ty, przeszedłem za gajnik. Kurwa, bez alarmu. Czy to jeszcze nie jest? To jeszcze nie jest. Chyba.
Aha, bo to trzeba było przejść. No, mi czasami rozpierdalają te właśnie mudokany z góry na pierdziach. Tym medytują czasami, to takie bekowe dźwięki wydają. Ty, a zauważyłeś, jak na przykład zginiesz, wybuchniesz, jak oni od razu podchodzą do ciebie ścierać ten? No, jest to taki, był taki motyw właśnie w tym Rapture Farm, nie? Że zginąłeś tego, to podchodził do ciebie gościu i ściera, nie? No. Ja mówię, kurde, zeżre mnie zaraz, nie? Dobra, lecimy dalej. Kurwa, i tutaj ten alarm. Dobra, ja sobie zasejwuję, bo tutaj, kurwa, nie wiem za bardzo, co zrobić, żeby mnie nie zauważyli, bo zauważy mnie jeden albo drugi. Nie ma opcji, żeby mnie nie zauważyli. Bo ja muszę się dostać teraz... Chyba, że w taki sposób to zrobię. Nie zauważyli mnie! Kurwa, safe. To było dobre. Wiesz co, to ta gra jest tak trudna, że momentami boję się w nią, wiesz, zrobić kolejny krok, nie? Bo nie wiadomo, co cię może spotkać zaraz, nie? A ja dobra, teraz nie dość, że muszę iść. Jak tego zabić teraz? To jeszcze muszę skoczyć, kurwa. Nie zauważył mnie szmaciarz. Dobra, mamy jeszcze alarmy. I z minką oczywiście. Zasejwuję sobie lepiej. Tylko, że tutaj jak skoczę, to mi się kurwa gnój obudzi. I tu jeszcze ta mina latająca, pamiętasz to? Czekaj. Czekaj, jak ja to przyszedłem? Nie obudziłeś go? Ja już nie pamiętam. Znaczy, przejść to przejdę, nie? Tylko żeby go nie obudzić, żeby alarmu żadnego nie włączyć. Czekaj, bo ja zrobiłem tak, że tam chyba na górze jest gościu, nie? Nie, na dole śpi, zzz. A tam na górze nie ma nikogo? To chyba na górze. Na górze ja już ich przeszedłem, bez alarmu. A bo ja, nie, bo ja właśnie tamtego, ja zrobiłem tak, że ja tego jakby, no przyjąłem jego kontrolę i zaskoczyłem na dół, nie? Ale to alarm wtedy włączyłeś, czy nie? No, możliwe. A ja właśnie chcę tego achievementa zrobić, nie? Bo to już jak puk jest tego. Kurwa, alarm włączyłem, load. A to idź ten, idź tym, no. Powoli zbliża się do niego. Może tak jak przejdziesz, to jest okej, okay, bo nie widzę tam dalej, żeby mina była jakaś. Wiesz, bo możesz też na kucaka się skradać, nie? Właśnie i to teraz sobie zrobię. No i tam powinno być gites. Dobra, ja wracam do swojego wierzchowca. O, pierdolno. Słuchasz, oho, słuchasz tego? Forum ogadki? Kogo? Forum ogadki. Czekaj, bo mi tutaj medytuję jeszcze raz. Forum ogadki, czy słuchasz? Nie. On tam właśnie na koniec zawsze mówią. Ui, kurwa. Karwasz twarz. O, muszę się z moim konikiem pożegnać. Oj, oj, oj. Chociaż to brzmi dziwnie, ale... Dobra, co to kurwa jest teraz? Ja pierdzielę. Bez tego quick save'a gimbaza by nie dała sobie rady, to raz, a nawet ja bym chyba spasował. No kurwa, już nie masz tyle czasu, co kiedyś. O kurwa, ja... Kurwa, za wcześnie, szmato. Ty mówisz tutaj o gimbazie, ty, ja tutaj, to co mówiłem, tak? Zrobisz jeden krok, kurde, do przodu i nagle się na ciebie miny rzucają, nie wiesz, co zrobić, kuźwa. Dobra, co to jest w ogóle? Może przejdę tam? to chyba. Jak to, kurwa, zrobić? Co tam się stało przed chwilą? Czekaj, jeszcze raz muszę zginąć. No, teraz mnie zaskoczyła, nie kumam. Dobra, i teraz muszę się przygotować na ten skok. Thank you! A to, że jest fajnie, na przykład jak gadasz z tymi mudokanami innymi i oni ci próbują coś przekazać i musisz powtórzyć, nie? Jak się pierdolniesz, to oni... jak to było? Again!
No, again, wrong. Listen closely. Czekaj, jeszcze raz. Oh, fuck. No, no, listen up. Kurwasz, twarz. O, zamedytujmy. Zobaczmy, co nam mówią. Uratuj. Zagubiony chyba? Zagubione dusze. Kuźwa, no. Co ja robię? Tak, tutaj na dół jak się zejdzie, to... O kurwasz, twarz! Ale wiem, że tam jest ten, tam jest pozaginione dusze, to ja to zrobię. A, zapomniałem, że tych nie można przejąć, kuźwa. Save'a tutaj sobie walniemy. Ty, ale miałem, ale schizę miałem przez chwilę, ty myślałem, że na skalę jest znak Quake'a dwójki. Nie, no serialnie, tak wygląda to jakby, wiesz, Quake 2, nie? Wiesz, to był... Dobra, jak to teraz tutaj? O, że się spier... Dobra, niech on się położy spać. Czuję, że będzie teraz Run Forest Run. A jak, kurwa. Zapierdolamy! Go, go, Power Rangers. Kurwa, on się nie położy spać. Co to kurwa wybucha mnie tu? Oj, coś chyba. Dobra, spieprzaj są teraz w gnoju. Ty, Kuba, przeszedłem za daleko. Filmik. A ja coś chyba źle zrobiłem, bo... Kurwa, jak ja mam to otworzyć do... Czekaj teraz. Dobra, ptaszki są. Ptaszki uciekają. Spierdalaj są gnoju. Nie, one uciekają. Dobra, ja tego nie robię teraz. Kiedyś to zrobiłem. No i teraz szedłem tutaj, chuj, zabij mnie, zabij mnie. Ty, co ja zrobiłem? Zasypowałem w miejscu, w którym teraz muszę to przejść, kurwa. Nie wiem, jak jest długa gra, 5 godzin to jest minimum, ale jest achievement za przejście 3 godzin. Mhm. W 3 godziny, ale to wtedy to na szybkiego speedruna to można w 3 godziny. Ja tak liczę 6-7 godzin, żeby skończyć ją. Nie wiem, nie, ona mi liczy, potem wam powiem. Jestem przy końcu, przy samym końcu i powiem wam, ile mam na liczniku. Dobra, nie idę tam, nie idę tam. Oleję to. Tutaj zasypu. A tu jest safe i tak. Dobra, tutaj mam co... A touchpad jest potrzebny tutaj w tej grze do czegoś? No właśnie, sejwujesz. O kurwa. Jak przyciśniesz go tak na krótko, letko raz, to ten, to ci zasejwuje quick save'a, nie? Jak go przyciśniesz i będziesz go trzymał, to ci zrobi loada quick save'a. Uważaj, no żebyś nie zasejwował w momencie, w którym będziesz żałował. Pojawia tutaj przy tym. Dobra, to zrobiłem pierwszego quick save'a w tej grze. Naprawdę są ten... No, pomocne są. Znaczy wiesz, no ja to bym wolał tam pocisnąć tak. Nie, no to ja rozumiem, tak, tylko że nie mamy już po te 15 lat. O, rano trzeba do pracy wstać. Co? Sekret chyba znalazłem. Bo jestem już w jakiejś świątyni. I cofnąłem się trochę i tam się okazał jakiś tunel niewidoczny. No i jest sekret, bo wbijam się do teleportu. Ty zajesz, że ja co skok sejwuję, nie? Przyznaj, że się boisz. Nie boję się, tylko że jestem teraz na streamie, nie? To wiesz. Dobra, no i tak, teraz nie pamiętam, bo kurwa, nie chcę mieć alarmu.
Mam dziwne wrażenie, że... KURWA! O! Achievement. Za co? Już wkrótce. Nie wiem, o co chodzi. A, i mam, patrz, ofiary 50, uciekinierzy 31 chyba, albo 37. Ja mam już 100 chyba 25 uciekinierów, a ofiar mam... na tym pierwszym save'ie też mam 50 na normalu, bo nie uratowałem tych zapomniałem o nich w tym, ale na hardzie mam ofiar 0, nie, jak na razie, bo chcę zrobić tego achievementa. No, a ja nie wiedziałem, że tam, że sekrety też są, wiesz, o kurwa, liczone do tego, nie? Ja tą pierwszą misję robiłem chyba z 10 razy, bo mi coś nie pasowało, że wiesz, kończę to, a tam tyle ludzi jeszcze zostało. Ty, jak ja mam teraz zrobić, kuźwa? Co? Nie no, te psy się, kuźwa, wyrzuciły z tego. Teraz nadbiegam ich chyba z 10 albo z 15 w jednym miejscu, ty. Ja pierdzielę. Przejmij ten, przejmij Sliga i zabij ich wszystkich. No właśnie, nie mam jak. No właśnie, zginąłem. Nie, bo przyjąłem go za wcześnie. Bo jest mina, która kuźwa... Jak to zrobić, ty? Czekaj, bo już za bardzo nie pamiętam, a wiem, że tam jest wejście do tych. Dobra, bierzemy kamień i wtedy... jak jest na hardzie, bo nie pamiętam? Bierze 3 czy 5? Bo na normalu bierze 5 kamieni. Na hardzie chyba 3, nie? Tak jak... Ale o co bierze? Kamienie czy tam bomby? 3. 3, tak. To jest tak samo jak na tym. Dobra, i tu zrobię sobie jeszcze od razu achievementa na ten. Zabicie nietoperza kamieniem. Bo tutaj są nietoperze. Jak ja mam to kurwa zrobić teraz, ty? Ludzie... Nie wiem. Zresztą mnie teraz zobaczy. Aha, to jest to popierdolone, co z tym miałem problem. Dobra, zabij mnie. To jest pojebane. Mam sekret, nie wiem, czy tam byłeś. On nie jest trudny do złapania. To powiedzmy, że tam byłeś. I on jest tak popierdolony, że nie wiem, czy go zrobiłem. Chcę zobaczyć, o czym ty do mnie mówisz. Ty. Ofiary 25. What the fuck? Przegapiłem, no, jakiś ten. Przeoczyłeś. Przeoczyłem coś, tylko że na swoim save'ie mam 0, nie? Gdzieś kurwa wiem gdzie! Tam co nie poszedłem na dół. Pamiętasz co przed chwileczką mówiłem? A pierdolę, to nie idę tam. No, możliwe. Dobra, i tutaj też daję sobie na luz, bo to i tak nie jest mój save. A nie będę tutaj zamulał, po prostu pójdę sobie, z powrotem sobie wrócę. Trzech uratuję i dobra, niech wam będzie. Kurwa! Wiesz, minę rozbrajam, nie? To jest norma. Tak. Pamiętaj na dźwięk. Nie patrz się na kolory, tylko rób to na dźwięk. No, teraz ciebie słyszę zamiast tej miny. Ja jak mam minę, to słuchawki ściągam, nie? Siemanko, Kelban. A mamy Twitcha, mamy. I kiedyś na Twitchu tu różne historie odchodziły, ale już tak nie twitchujemy na razie, bo się nie chce. Oka, powoli. Tutaj jest śpiąca królewna. Kurwa, rozbroiłem. O. Obudziłem szmatę. Nie, kurwa, nie. Co? Zaraziłeś mi tymi quick save'ami zamiast save'a wziąłem load, kurwa. No to musisz uważać. Ja też tak się kiedyś parę razy wpierdoliłem. Ja pierdolę i znowu z tą miną się jebać, no nie. Ludzie. Ty, ale to jest... W tym momencie, w którym teraz jestem, to jest... Nie ma różnicy, czy pójdę górą, czy... A może jest? Mam dwóch, kurwa, kolesi. I mina. A to już jednego nie będzie, bo mu teraz z kamienia poczęstuję go. Ja, kurwa. Dobra, sejwik. Powolutku, spokojnie, sejwuj sobie w momencie, w którym
wiesz, że już zrobiłeś coś, wiesz, coś trudnego. Cyfrologii na żywo, to kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Nie wiem, bo my się z Bolkiem, to wiesz, to jest trudno się tak zgrać, żebyśmy razem byli w tym samym stanie upojenia alkoholowego. Na przykład on dzisiaj z pracy wrócił, ja do niego do pokoju poszedłem, a on śpi jak bombka zajebany. I kiedyś może jak się zgramy tak, że będziemy razem pili i akurat będziemy razem u mnie w pokoju, bo on nie ma nawet laptopa, bo kompa sobie zalał, a laptopa nawet nie posiada, to sobie zrobimy streama na żywo. Nie wiem, jak to wyjdzie, cyfrolog na żywo, bo to i tak zawsze mi pomagacie z tymi pytaniami, nie? I ja będę musiał jakieś tematy robić. Przymierzam się do zakupu PS4, czekam na premierę Destiny, chyba początek września. Tak, 9 września chyba. A ja się przymierzam do zakupu Xboxa One'a. Nie wiem, jakoś kurwa ciągnie mnie na stare śmieci, nie? Bolek najebany. Na Allegro widziałem już cenę 1500 zł za nową ze sklepu. No to w sumie to ja nie wiem, 1500 zł. Mi to nic w złotówkach nie mówi, musiałbyś mi w funtach powiedzieć, bo ja widziałem dzisiaj gameplay z The Last of Us na PS4. Grafika aż tak się nie różni od PS3, czy poza tym coś jeszcze dodali w remaster? Dodali te. Dodali wszystkie dodatki. Znaczy tam były dwa dodatki, to dodali je na płytę. Ale to i tak moim zdaniem to jest chamstwo w ogóle, co oni zrobili z tym. Te remastery, to już, ja już się nie chcę śmiać, nie, ale to jest Kotlet Station albo Remaster Station. Sony niech się troszeczkę opanuje, bo jest śmiech na sali. Już prawie rok minął od, no i 60 klatek masz. Prawie rok minął od premiery i ponownie szczerze, ja kupiłem sobie Wii U, żeby mieć w co grać. A prawie wszystkie gierki, które wyszły na konsolę, ja zaliczyłem, nie? Strasznie powoli się rozkręca. Dobra, mam pierwszego psa. Chodź. O kurwa, ale szybki jebaniec. Ty, mogę siebie... Czekaj, zobaczę, ciekawe, czy mogę się sam zabić. W sposób? W sensie, że przejmę... Sluga i strzelić siebie. No. A to nie jest tak, że zawsze ty jesteś gdzieś na jakieś, gdzieś wyżej, czy coś w tym stylu? Nie, no akurat tu jest tak, że teraz jestem na tym samym poziomie. Aha. Próbuję przeżyć, kurwa. A ja sobie zasejwuję, bo tu mam pieska i przydałoby się z kamienia pierdolnąć. I nie ma pieska, był piesek, nie ma pieska. Tak, ale 45 euro za to nigdy nie dam. Dokładnie, Marciniak, nigdy w życiu, chyba ich popierdoliło. To powinno być za jakieś 10 funtów maksymalnie. Pieprzyć remastery, ja bym tutaj powiedział pierdolić w dupę remastery. Właśnie Wii U, myślę, że to też byłaby dobra rozkmina od całej reszty konsol. Tak, tylko że Wii U, to musisz sobie to wziąć pod uwagę, że to jest konsola taka, wiesz, z doskoku, nie? Na pewno byś nie traktował jej jako głównej konsoli i tam tylko pokaczać sobie w te gierki Nintendo. Ale mi się strasznie podoba. Zombie U zrobiło na mnie wielkie wrażenie i to jest, mogę powiedzieć, że jeden z lepszych horrorów ostatnich lat. Zombie U. What the fuck? Obudziłem je, szmaty. I teraz nie wiem, czy biegną za mną. Czekaj, chodźcie. Haha, w ten sposób. Możesz się zabić tym gostem. Można się. Jest achievement za to? Właśnie czekam. Nie, nie ma. W Destiny będzie się cisnęło. Waster, będzie z tobą można grać w Destiny? No, jak nie będzie nikogo do grania, bo w Destiny sobie tak właśnie zamierzam grać w koopa, nie? No to myślę, że będzie można, tylko najpierw musimy się jakoś zgadać na tym, bo wiesz, jak dostaję jakieś zaproszenia do gry od ludzi, których nie znam, no to jest normalne, że nie będę wbijał do grupy, to najpierw się jakoś musimy zgadać i wtedy się będzie można pograć. Ja Bolka muszę namówić, żeby kupił tą Sonkę jebaną. Tylko, że on jest strasznie cięty na firmę Sony.
Kieban czeka na nową generację. Ja czekam, aż ta generacja się rozkręci. A ty, Kudigie, w przyszłości kupisz sobie X-a? Czy pierdolisz Microsoft? Ja ostatnio oglądałem 360, nie? Ale w sumie ty nie miałeś 360, to na twoim miejscu bym sobie wziął dla wszystkich jeszcze, X-ów. Microsofta nie miałem. Wypraszam sobie. Microsoft to jest bardzo poważna firma. Chciała nas wyruchać w dupę bez mydła, ale się nie daliśmy i zrozumiała swój błąd. Tak. Nie, no ja to mówię ze względu na tego, na Shitousa. Kogo? Na Shitousa. Czyli? Windows. A nie, ja do Windowsa nic nie mam. No to jak nie lubisz Windowsa, przejdź na Linuxa. Siódemka to jest coś pięknego. Wiesz, no to siódemka to okej, tylko że nie wiem, czy widziałeś, że są te tendencje takie, wiesz, raz jest gówniane, potem jest okej, potem jest gówniane i okej. Takie są tendencje. Ta. Shitousowe. Czekaj, ja przeczytam, co tutaj nam piszą. Ja najbardziej czekam na Tekken 7, niech to tylko dostanę w swoje łapy. Powiem ci, że ja bardziej czekam na Mortala nowego niż Tekena, ale jak w plusie wypożyczą mi za darmo, znaczy za darmo w cudzysłowie, no to sprawdzę. Pad jest spierdolony i tyle dla Bolka, jakby był taki jak od Xboxa. Powiem ci, że pad jest spierdolony w PlayStation 3, ale w PlayStation 4 bardzo szybko ci się, nie wiem, wrasta w dłonie i można na nim grać. Nie jest to pad od Xboxa, ale jest zajebisty pad i nie mogę tutaj na niego... Znaczy, analogi mnie wkurwiały, ale mam teraz takie nakładki na nie i no jest zajebisty. Ja się już przyzwyczaiłem do pada. Jedyne, co jeszcze mogę dodać do pada tego nowego... Bateria. PS4... Nie, bateria to tam kij, nie? Chodzi o wytrzymałość tego pada. A nie, to mój jest cały czas... No tak, bo masz te nakładki, ja też mam te nakładki, bo mi się już zaczęło po, nie wiem, miesięcznym takim ostrym graniu, już mi się zaczęła ta guma zdzierać, nie? Mam plastik już, nie? Sam. To samo na przykład jak zobaczysz, to... Pierdolnij zdjęcie krzyżak. Tego i pójść na cyfronoma, bo krzyżak nawet nie wiem, jak to może wyglądać. Już tak, to wiesz, nie wypolerowany jak kilkunastoletnie pady do PSX-a, nie? Normalnie nie masz nic, nie? Już normalnie świecą się jak psu jajca. Nie, no to mój jest w dobrym stanie. To jest ten. I na przykład jak ja mam u mnie stoju na przykład na ziemi, nie? To jak masz te, no, jak nie, to rączki czy coś takiego, to tam gdzieś dotyka ziemi, to jest już starte. Już nie ma tej takiej siateczki, co masz, nie? Ja ci powiem, co u mnie się jedynie w padzie stało. Pad wygląda jak nowy ze sklepu, ale jak go odwrócisz na drugą stronę i tam miałeś naklejkę z tyłu. Z kodem kreskowym. Masz już białą? Prawie, że biała, nie? Ja mam już tak, wiesz, od paluchów, nie? Wiesz, co mi się wydaje, że pady dostała jakaś inna firma, najtańsza, jaka tylko mogła być i oni oddzielnie to robili. Czekaj. Made in China. Bo jego jest Xbox kochany Landrynka. No. Mój też był, tylko że Microsoft mnie strasznie wkurwił na początku i ja przeszedłem do konkurencji, ale widzę, że Microsoft wraca na prostą. Czyli czekamy na Windowsa OK. Windows OK będzie po ósemce. Nawet nie wiem, jak się będzie nazywał. Ja też musiałem sobie kupić nakładki, bo szlak nie trafiał, dziwnie mi się grało. No ja miałem to samo. Figos, siema Woster, już masz wakacje, rozumiem. Mam wakacje do poniedziałku. Do poniedziałku się opierdalam. W poniedziałek wracam do pracy. Zarabiać pieniądze na nowe gry. Ależ to był błąd, jesteście świadkami, tak się robi historia. Teraz właśnie mieliśmy glitcha jakiegoś, spadł gdzieś poza mapę. Dobra, sobie tutaj... Na razie widzę, że stoisz. Nic nie widzę na razie, żebyś tam... Bo czytałem. O, dobra, czekamy. To chce przejść, niech naśladuje. O, ładnie. Dobra. Nie no, ja miałem takiego glitcha, że jak przejąłem tego typka i wpadłem na minę, spadając, to mina nie wybuchała, nie? Omijała go. A ja straciłem tego konia, musiałem cały level od początku robić. Straciłem go, kurwa, na końcu levelu, bo mi z windy spadł i znikł. No. Windows 9, a,
No w sumie logiczne. Ja bym powiedział, że te kanty na kontrolerze od Xboxa One pod spodem są jakoś niewygodne, poza tym wygodny, a od PS4 byłem pozytywnie zaskoczony, jak on wygodny, ale od 360 kontroler jak na razie nie do pobicia. Dokładnie. Ja nie grałem dużo na kontrolerze od Xboxa One i wydaje mi się, że ten od 360 jest najlepszy, jaki kiedykolwiek w życiu miałem w dłoniach. Jak skończysz streama, to ja jestem na Skype'aju jak coś. Słuchaj mnie, skate'owy, dzisiaj z tobą na pewno nie porozmawiam, tylko chodzi mi o to, napisz mi, czy już wróciłeś z nadmorza, czy jeszcze jesteś na wakacjach u kuzyna. Ja pierdolę. Ta gra potrafi doprowadzić do kurwicy. Ale jak wiesz już co robić, to jest... najgorsze, kurwa, jak nie wiesz co zrobić. No to jest najgorsze, jak musisz dochodzić... Zobaka, nie? Ale to mi się podoba, bo musisz sam rozkminić to. No i nie ma za rączkę, nie podświetla ci się nic. Tak, nie, to jest nie stara... Nie masz radaru. Old school. Mapy nie masz. A, ty u braciaka byłeś. Dobra, to jakoś się skate'owy skumamy. Idę po browara. Spoko. O, i tutaj co mówiliśmy z Kudim o tej czcionce, ona jakaś, jak możecie zauważyć, raz, dwa, trzy, cztery, czwarty wiersz jest mniejszy niż pozostałe, bo musiało im się zmieścić, a po prostu mogli zmienić czcionkę, znaczy nie wiem, czy mogli zmienić, ja bym akurat zmienił. Lepiej by to wyglądało. Nie wiem, co ta wajcha zrobiła, ale na wszelki wypadek ją sobie włączyłem. O kurwa, a zapomniałem, że ten. Hello. Ty, ale gwizdanie tu jest takie proste, bo nie musisz się nawet patrzeć ten. Nawet nie musisz słuchać, po prostu patrz się na kolory. Niebieski to jest na dół, czyli jak X, a taki żółto-zielony to jest do góry, czyli jak trójkąt. No przesadzili, on mnie, jak ja już uciekłem z Rapture, on mi daje tego tutoriala, który mnie uczy, jak włączać wajchy, jak kurwa przejmować to jest tych. Dobre, nie? Ja się nabijałem z tego, mówię, o, rychło w czas, kurwa. To już prawie przeszedłeś grę, kurde, nie? Tutaj, wiesz. Oj, dopiero teraz, nie? No, skate'owy, jutro to ja będę lecił kaca i będę grał w Diablo 2. Dobra, gdzie jestem? Aha, już idę do tego. Wiesz, gdzie jestem? Teraz będę wybierał sobie ten. Czy idę na pustynię, czy do lasu. O, to kojarzę ten moment. Najbardziej do kurwicy doprowadził mnie Tekken 3 na PSX-a. Kilka razy wyrzuciłem płytę przez okno, potem jak mi przeszło, to jej szukałem. A Pawlo, czekaj, 8-3, to jest bolka wieku. Nie no, ja rzucałem padami o ścianę te sprawy. Ale płyty przez okno to chyba raczej nie. Znaczy łamało się płytę, bo na PSX-ie to były piraty. To tu się przyznam bez bicia. Chyba każdy miał styczność z piratami na PSX-ie. Ja miałem styczność na 360 z piratami też. Nie no, ja miałem na tego, na szaraczka, nie? Dobra, gdzie my teraz kuźwa jesteśmy? Ja pier... Co to jest? No co... Wkurza mnie, bo już nie znam tych map, nie? Już tak to z jedynki kojarzyłem, a teraz, znaczy z podstawki, oryginału. Kurwa, nie wiem jak to nazwać, nie? A tutaj teraz, nie wiem, kuźwa, to na drzwi, ty, o co tu kurwa chodzi?
O kurwa, i Dobra. zjebałem. Ta Myślę, że ma będę ten. ginął. Już w Diablo jestem ten. Gdzie jestem? W klasztorze. Chyba. Wczoraj cały dzień. Od rana, kurwa, do wieczora. O kurde, ty. Powiem to, chyba cofnę to, co powiedziałem, że nie jest... O kurwa. Nie ma klimatu mrocznego, nie? Teraz wpadłem do jakiejś świątyni, kuźwa. Tutaj ciemno, mrok, jakiś kurde... Ale z tym klimatem mrocznym to ja doskonale wiem, o co ci chodzi. To było coś pięknego za dzieciaka, bo to był taki... To nie jest horror, ale to... No, Oddworld. Ten dziwny świat, takie to było... Coś, nie wiem jak to nawet wytłumaczyć, ale też miałem kisiel w gaciach. Nie ze strachu, czy z czegoś tak... No kurwa, ciężko to powiedzieć. To po prostu klimat Oddworld, taki właśnie, no. Klimat mroczny taki, nie? No szyję... Inkantuj, kurwa, a to nie powinno być inicjuj? Medytuj do chuja? Co oni tam... Dobra, niech im będzie. Nie, może dosłownie przetłumaczyli, nie? Po polskiemu amerykańskie słowo. To chyba jest incantation, czy coś takiego. To tak samo, jak ktoś tam się nabijał z... W Gothica grałeś? O jest. No, wiesz. To dobrze, że to znasz, bo tam ludzie na przykład, co grali na konsolach, na przykład Gothica, co to jest w ogóle? Ja pierdzielę, o co chodzi? Ja Gothica 2 i Noc Kruka to przeszedłem chyba z 5 razy. Na jedynkę i dwójkę to molestowałem, kurna, jak wiesz. No i ten, co ja chciałem powiedzieć, kurwa. No, teraz masz, kurde, zwiecha. Czekaj, to ja przeczytam przez ten czas, jak ty masz zwiecha. Jaruch, Waster, miałbyś ochotę kiedyś zagrać Need for Speed Rivals. Mam tam jakieś achievementy do odblokowania, ale muszę ze znajomym. Jaruch, z miłą chęcią bym z tobą zagrał, ale ja już się dawno pozbyłem Need for Speeda, bo mi się po prostu... znudził i nie podobał mi się za bardzo i go pozbył. Ja byłem wtedy bardzo głodny jakichś wyścigów na nową konsolę, nic nie było, Sony nam nic nie zaoferowało, to kupiłem tego Need for Speed, ale niestety on był no dla mnie suchar, nie? Ostatni trailer Assassin's Creed powinien być w tym głównym trailerem do Assassin's Creed, o wiele lepszy klimat ma. Tak, no widziałem ten ostatni Assassin, jest przegięcie. Ubisoft mógłby się spokojnie zacząć interesować kręceniem filmów na podstawie gier. Powiem ci, że mógłby się Ubisoft zainteresować, tylko to też jeszcze chodzi o, wiesz, żeby ten film nie był nudny. Scenarzystów jakichś konkretnych, bo... Ale bym z chęcią obejrzał taki film. Ty widziałeś ten, Kudi, ten najnowszy trailer? Kogo? Assassin's Creed Unity? Syna? Kurwa, czy nawet nie wiem, jak to się mówi. Nie, widziałem ten filmik fanowski chyba. Obejrzyj sobie, kurwa, Lesiu puścił dzisiaj na tego. U mnie na fanpage'a. No przygięcie kutasa, nie mogę w to uwierzyć, kurwa. Na początku myślałem, wiesz, bo włączyłem to na tym. Nie byłem pod telewizorem, tylko na monitorze, to jest zwykła 19. Włączyłem to sobie w małym okienku na YouTubie. Myślałem, że to jest film z aktorami, live action, nie? A potem włączyłem szybko HD i przerzuciłem na ten, na full screen. I to był kurwa render. Tak przesadzili, nie? No teraz mi się udało dopiero, wiesz, no ja tam jestem, czekaj, ja teraz udał, kurwa, udało mi się teraz przejść dopiero tego, Brotherhooda. Nie, teraz The Revelation odpalał, potem trójkę teraz mi się udało kupić chyba... Trójkę sobie podaruj. Obejrzyj sobie na YouTubie najważniejsze te. Trójka nie, naprawdę jest słaba. Nie, kupiłem za 25 zika, wiesz, na PS. Ale tu nie chodzi o pieniądze, które straciłeś na grę, tylko tu chodzi o twój czas. Który stracisz na granie w tą grę. Naprawdę jest najgorsza z serii, to ci każdy fan powie. Ja słyszałem różne, wiesz, to nie, dla niektórych jedynka jest najgorsza. No dla mnie jedynka i trójka, o, w ten sposób. No ja jedynki nie zdzierżyłem, nie? Skok wiary. Właśnie mieliśmy tego z Assassina, kurwa, motyw. No ja w jedynce na przykład, to kurczę, powiem ci, że... miałem przez chyba rok, czy dwa lata nawet, na półce Assassina jedynkę, dwójkę, Brotherhood i Revelation, nie? I przez jedynkę nie grałem w następne, nie? Już kumpel, sąsiad mówi, weź, kurde, no to już obejrzyj chociaż cutscenki, nie? Obejrzyj, wiesz, tę fabułę, nie? Żebyś zrozumiał, co chodzi w jedynce, a potem dwójkę odpali, od razu zmienisz zdania, nie?
No i miał rację, nie? Jak odpaliłem dwójkę, to kurde, łyknąłem ją 3 dni, kurde, 24 godziny przed telewizorem, nie? Dwójka dla mnie też najlepsza była z wszystkich. Ta ostatnia piracka była fajna, ale to po prostu ona nie ma nawet podejścia do dwójki. To było na nowa konsola, nowa gra i wiesz, po prostu ją łyknąłem szybko. Dobra, jestem Paramonia i Skrabania, ale teraz idę się odlać, bo mnie strasznie męczy szczanie. Właśnie skończyłem pracę, bawcie się dobrze, Narka. Narka, Jaruch, trzymaj się. Trzymaj się. Okej, okay, AZW. Dobra, I'm back. Idę do Paramonii najpierw. A, ja tu najpierw muszę coś włączyć. Jesteś? Jestem, jestem. Jakiś achievementa dostałem, kuźwa, nie wiem za co, nie? Chyba za to, że byłem szybszy od tego tamtego, kurde, dziwnego stworzenia. Wiesz co mnie tu wkurwia? Ty nie miałeś Xboxa. Jak dostajesz na Xboxie achievementa, wyskoczy ci powiadomienie, naciskasz dash butona i od razu, nie to, że ci wchodzi do dasha, tylko od razu ci przychodzi do tego achievementa, nie? Aha. Czy nawet jak zapomnisz, jak zobaczysz tego, zobaczysz tutaj, że ci wskoczył, ale nie wchodzisz do niego, bo masz jakąś akcję i minie tam powiedzmy minuta czy dwie, już to się wygasi, to wtedy wchodzisz do dasha, wchodzisz do achievementów i masz pokazany od góry ten, który zdobyłeś ostatnio. To musi Sony naprawić. Kurwa, on umie skakać, ja pierd... Marcin napisał, mi się Assassin's Creed naprawdę podoba, więc Kudi zagraj se spokojnie, za to Revelation z jedynką są najsłabsze, za to Assassin's Creed Brotherhood mi się najbardziej podobały. Chociaż czwórka też była dobra. Obejrzałem ten trailer Assassin's Creed właśnie, fajny, ale to nie jest renderowane w czasie rzeczywistym. Zazdroszczę grania, Sworn, siemanko Swornie ty. Właśnie, ja z tobą dawno nie gadałem, próbowałem się do ciebie dobić na Skype, ale cię kurwa nigdy nie ma. Człowieku, gdzie ty jesteś? Ten, wracam na ten. Nie to, że wracam, tylko kupuję też Xboxa i ten. I będziemy dalej grać, jak za dawnych, dobrych czasów. Co tam, Sworniku, u ciebie? Jak, co w ogóle robisz? O, jak masz czas, to możesz do nas podbić na Skype'a. Kurwa. No chyba se kurwa jaj robię, jak ja to zrobię. Ty, wiem jak to zrobić. Tylko kurde. Dobra. Ty, gdzie ty jesteś? Aha, bo ty wziąłeś tą drugą opcję. Ja wziąłem Paramonię teraz. A. Nie, kurwa! I jump! Jak ma Adam Małysz, kurwa. Ty, ale czekaj, nie, safe! Wiesz co, nie lubię cię, wiesz? Jak mi to pokazałeś, że touchpadem się sejwuje szybko, nie? Więc ja spierdolnąłem, nie? Dobra, od początku. Ludzie. A, aha, ja zapomniałem słownie, że jest ten. Że jest tydzień. Jesteśmy w środku tygodnia, kumam, spoko. No, Microsoft tutaj przesadził. Kurwa! What the fuck I've just done? Kurwa, dobra, zgiń. Nacisnąłem przez przypadek tego.
Microsoft tutaj przesadził, że na początku, jak mieli jeszcze te restrykcje z grami na arcade'a i się pokłócili jakoś z panami z Oddworld. Ale ja mam przeczucie, że to prędzej czy później wyjdzie na Xboxa i to jestem tego bardzo pewny, jestem tego. Dobra, chodź. Ale teraz najważniejsze jest to... O kurwa, jak ja mam to rozjebać? Dobra, już wiem jak. Widzicie? Gierka nic nie podpowiada. Do wszystkiego trzeba dochodzić samemu. Dobra. Jeździmy na kurwa małym dinozauro słoniu. Czy whatever it is. Jestem w tym momencie, Kudy, co będzie trzeba dużo skakać. No, ja, to jest to samo, to jest, mi się wydaje, że to jest to samo, co było teraz, ja miałem na pustyni, nie? Nie, na pustyni nie będziesz miał takiego skakania jak tu. No też było tutaj zapierdolanie. Ale nie to, co pamiętasz, ten taki przedostatni... Ależ kurwa, fuj! I ostatni skok, nie, przedostatni skok i zjebałem. To jest też fajne, że jak coś źle zaplanujesz, nie? Coś źle zrobisz, to możesz, kurde, już nic innego ci nie zostaje, tylko się zabić, nie? Ta. Teraz właśnie miałem coś takiego, nie? Że musiałem zjechać windą i były te psy, co cię goniły, nie? Tam jeden, ten duży pies taki, co cię gonił. I ja na początku wziąłem i tą windę do góry podwiozłem, nie? I koleś, nie mogłem kolesiowi uciec. A to trzeba było zrobić tak, że schodzisz na dół, ten koleś, jak on cię goni, to ty szybko wskakujesz wyżej, tam, gdzie jest ten przełącznik. On zatrzymuje się na windzie i ty windą go do góry wysyłasz, nie? Dopiero teraz może okej, nie? Nie no, to za każdym razem, jak każdy masz nowy jakiś tam screen, to zanim to zrobisz, to będziesz musiał sobie trochę, wiesz, zginąć parę razy i opracować. Tak, właśnie. Znaczy screen, no tutaj... No, chodzi mi o nowy ten ekran. Nie wiem, kurwa, wiesz o co mi chodzi. No, ekrany były właśnie w starym, nie? Tu masz wszystko płynnie idzie, nie? Bo tam miałeś, wiesz, klatka po klatce, tak jak w... Co tam było takiego? Jak w Rezydencie, tak? Że przeszedłeś do krawędzi mapy, tej ekranu, to ci zmienił się świat. To samo jest. Znaczy w starej wersji było to samo. Ty, Swornikson, będziemy musieli się na Skype jakoś skumać, nie? Może w weekend? Bo mówię ci, szukałem cię, kurwa, ostatnio, chyba przez 2 albo 3 tygodnie pod rząd i ciebie nie było na Skype'ie. Mogłem na X-a w sumie iść i na X-ie cię znaleźć. I dobra, dobra, zgiń. Oczywiście nie zasejwowałem. To wyszło tydzień temu w środę. A nie, już spuścił mi ten. Dobra, chodź. I chyba 90 zł kosztuje na polskim ten. 16 funtów albo 17, coś w tym stylu. No. No kurwa, znowu nie wiem co zrobić, no. Dobra, wiem co zrobić. Muszę rzucić ten, rzucić kamieniem na tą minę, żeby go zajebać. Dobra, save. Kurwa, i tak nie trafić. Mi się wydaje, że ten najp wyjdzie na wszystko. Kurwa, bo to nie jest kamień. Ty, a tutaj jest ten crossplay czy coś takiego? Ponoć jest. Ciekawe, jakby to wyglądało. Ja sobie na wicie to skończę też jeszcze raz. Dobra, poszedł z dymem. Bo to jak kupujesz teraz, bo to zobaczyłem, że od razu jak kupisz to, to masz na czwórkę, trójkę i na Vita, nie? Następną. Ta, mi się wydaje, że tu jest crossplay. Dobra, ja ci kurwa mi odpojem. Chodź tu. Chciałbym, ale wiesz, dzielą nas kilometry. Ty, i teraz znowu mam kurwa minę jebaną. Najbardziej mnie to wkurwiają miny. Z tego co czytam, to na wszystko wychodzi, Paweł napisał.
Ale ja jestem albo niewidoczny, więc pisz jak chcesz pogadać. Aha, dobra, ja myślałem, że ten, że jak ciebie nie ma, to ciebie nie ma, ale to jak jesteś niewidoczny, to spoko, to będę się tam dobijał. Za pierwszym razem, no nie wierzę w to. Chodź tutaj, psina. Utknąłem i nie wiem, co mam zrobić. Wyślij mi screena. Kurwa, ja pierdolę, jaki wstyd. Dobra, mówisz, masz. Czekaj. Nie, no to wyjdzie na bank na XA1 słornie. To są pieniądze. A jak wszyscy wiemy, każdy chce łatwo zarobić. I Microsoft bardzo lubi pieniądze, jak wszyscy wiemy. A nawet lubi bardziej niż my. Dobra, ty tutaj piesek teraz stój, znaczy nie piesek, tylko konik, czy whatever you are. Ty sobie tutaj poczekaj na mnie. O kurwa. Dobra, zaraz wracam. Wysłałem ci już. Okej. Okay. Ja mam pierwszą łamigłówkę. A, to wychodzi na Xbox One'a. 22 lipca. Tak czułem. Oni nie przepuściliby takiej kasy. Dobra, po prostu zgubiłem rurę. Co myślicie o GTA na PS4? Bo naprawdę zajebista grafika, ale mam już na 360, ale lubię pograć GTA online. Poza tym jest możliwość konta online 360 na PS4. Tego to nie słyszałem, że taka jest możliwość między konsolami. Ja ci powiem, że ja jestem strasznym przeciwnikiem kotletów, ale kurwa GTA to chyba wymięknę i kupię. Dobra, jestem. Aha, dobra, już wiem, co zrobić. Mam zjechać windą po mojego dinozaura. Chodź, Johnny. Zasejwuję. Czekaj, jak były te dzwony, nie? To było trzeba jakąś melodyjkę znać, nie? Nie, ty musisz po prostu podejść do takiego... tego monumentu, co wkładasz tam rękę i on się wtedy tych dzwonów nauczy i jak będziesz medytował, to on je zagra automatycznie. Właśnie, tylko kurwa, gdzie to jest? A ja już tego gościa na górę wysłałem. Ech. Nie ma, kurwa, jesteś... Ja pierdolę. Nie, to ty jak zrobisz błąd, to już kurde, już wiesz, że zginiesz, nie? I od początku. A jak... No i dlatego używaj dużo quicksave'ów. Ja już dzięki twojej quicksave'y to już nieraz kurno sobie wrzuciłem, nie to co trzeba. Dobra, chodź tu. Kurwa! Osy mnie gryzły, zabiły mnie. Jakim cudem mnie zabiły? What the fuck is going on? A to zabijają? A może wiesz, za dużo cię kąsały albo coś? A one właśnie miały jego kąsać, dlatego no, bierzcie. A to nie musisz uciekać chyba nim i... uciekać, jak one cię gonią i wtedy podbiec do tego twojego tego. No to samo było tutaj na pustyni. Coś czuję, że to chyba będzie to samo, chyba tylko w innej scenerii. Czekaj, one teraz jego gryzą, a on idzie w drugą stronę. Come here. Ty napierdalają się. A tego nie wiedziałem. Tak, to będziesz musiał, żeby wiesz, żeby się pozbyć jednego, to będziesz musiał je naszczuć na siebie i... O, chyba znalazłem. Dobra, biegniemy. I co to teraz jest? Teraz jestem na tym, w tym momencie, co trzeba cały czas skakać, nie? I właśnie spierdoliłem. Nie mów, że sobie zrobiłem autosave'a w momencie, w którym ginę.
A jak? Dobra, to muszę iść od tego. Ja miałem coś takiego w tym. Kiedyś, jak grałem w Tomb Raidera 2. Ja też, ja zrobiłem jak spadała. Samo, nie? Bo przyzwyczajenie, wiesz, o, start, tutaj, krzyżyk, lewo, prawo, tutaj, start, nie? I wiesz, i safe. Mówię, co ja zrobiłem, nie? Robisz load i ona... Load. Mówię, no, to żebym zaszalał. I do dzisiaj pamiętam, kurde, to była... W ta...